Cześć. Dzisiaj sobie namalujemy obraz, tym razem w orientacji pionowej, tak więc troszkę inaczej niż zazwyczaj. Przygotowałam sobie już na palecie podstawowe kolory: żółty, czerwony, niebieski, biały oraz czarny. I od razu może przejdziemy do malowania. Ja sobie wezmę tylko szpachelkę i po prostu tworzę kolor nieba, wezmę sobie kolor niebieski, trochę więcej na pewno, tak niebieski zdecydowanie. Jeszcze więcej, trochę niech to będzie, oj, za dużo, troszkę więcej niebieskiego. I teraz możemy zostawić taki odcień, bo jest też bardzo ładny, ale ja jeszcze dodam nieco odcienia żółtego również, troszeczkę, dlatego że ultramaryna jest dość zimnym odcieniem, dlatego dodanie nieco koloru żółtego ociepli trochę ten kolor. Niebo będzie bardzo jaśniutkie. Może jeszcze dodam niebieskiego. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej wyglądać, jak będzie troszeczkę więcej. Dosyć dużo robię tej farby, później ją jeszcze wykorzystamy. Wezmę sobie taki pędzelek i zaznaczę tutaj mniej więcej. Może to troszeczkę na razie dźwignę. Dobrze. I zacznę sobie właśnie od góry malować. Tutaj. Zaznaczę właśnie to niebo. Najpierw tak, żebym mogła sobie teraz zjechać. Ok, teraz będzie nam się trzymało. Dobrze, i malujemy dalej. Trochę mi niewygodnie, nie mogę stanąć naprzeciw obrazu. Zaraz też przestawię kamerę nieco. Dobrze. Zamalujmy sobie właśnie niebo. Może nawet troszkę więcej niż planujemy. Niż planujemy to niebo namalować. Troszkę dalej niż sięga horyzont. Tak na wszelki wypadek. Dobrze. Do malowania nieba ja używam właśnie takiego pędzla, nie ze szczecinką, dlatego że pędzle ze szczecinką, jeżeli nie są dobrej jakości, to one zostawią Wam ślady na płótnie, a tego byśmy nie chcieli. Tutaj chcielibyśmy uzyskać gładki efekt. Dobrze, ja sobie wezmę pędzel kolejny i póki co ja sobie szybko naszkicuję to, co bym chciała uzyskać. I do tego ja sobie wezmę kolor, może ten niebieski i ten, tak troszeczkę zmieszam. To w sumie zależy od Was, jaki kolor wykorzystacie. To wszystko będziemy zamalowywać. Teraz tak, chciałabym dosyć wysoko mieć wodospad. Może mniej więcej, bo tak tutaj będą nasze skałki sięgać tutaj i będzie mniej więcej w połowie obrazu. Tutaj ten wodospad się kończył, natomiast tutaj już będzie taka jakby rzeczka. Tu jeszcze nie mam pomysłu dokładnie, ale myślę, że coś takiego. Może tak będziemy to tutaj zwężać. Na razie to jest szkic. I teraz możemy sobie stworzyć kolor brązowy, możemy dodać na paletę. Ja nie posiadam w ogóle koloru brązowego, dlatego że nie używam. Wyczyszczę sobie szpachelkę, zaraz przejdziemy do mieszania odcieni. Dobrze. Teraz tak, kolor brązowy. Musimy stworzyć bardzo ciemny odcień. Możemy to zrobić mieszając kolor żółty, czerwony i czarny, albo możemy to zrobić nieco inaczej. Ja sobie wezmę najpierw trochę koloru niebieskiego i czerwonego. Tworzę taki fiolet, ale bardzo, bardzo ciemny. To będzie bardzo ciemny odcień. Tutaj już nam wychodzi taki
ciekawy brąz, jak widzicie, i dodaję do niego kolor żółty, żeby to rozjaśnić. I już mamy kolor brązowy. On się tutaj, widzicie, przebija się bardziej czerwień przez niego, dlatego dodam jeszcze trochę niebieskiego. Tutaj bym wolała jednak uzyskać taki chłodniejszy odcień brązu. Możemy dodać również czarny, jak tam wolicie. Jeszcze niebieskiego, dużo, dużo niebieskiego. Właściwie jak tutaj będzie ten niebieski przebijał, to nic nie szkodzi. Robimy ciemny odcień, trochę żółtego jeszcze. Myślę, że o taki odcień nam chodzi. Taki lekko, on jest nawet taki lekko fioletowy, bym powiedziała. Będzie tutaj idealny. Ja sobie chyba nawet wykorzystam go i wykorzystam sobie szpachelkę i tak coś namalujemy. Dobrze, więc najpierw może zaczniemy sobie tu. Zaznaczę wszystkie te krawędzie tej naszej rzeczki. Mniej więcej tu. Tak, wiem, to jest bardzo ciemny odcień. Ale tak naprawdę bardzo dobrze się potem pracuje, jeżeli mamy bardzo fajny podkład. A potem to rozjaśniamy. Tak, nie, może jeszcze. Coś takiego. To będzie taki poszarpany brzeg. Potem będziemy pracować nad tym, żeby on był ładniejszy. Na razie zaznaczamy. Mniej więcej tu. Tutaj już w sumie może być troszkę jaśniej. Ja jeszcze dorobię trochę tego brązu. Dodam trochę żółtego. Już jest inny odcień, trochę czerwonego może. No i oczywiście niebieski, wezmę tą resztkę, co tutaj jest. Wyszedł nam całkiem nowy odcień. Podobny do wcześniejszego, ale jednak on jest inny, jest jaśniejszy. I sobie też zaznaczę, o, zobaczcie, jest całkiem, całkiem inny. Tutaj właśnie, jak będzie ten jaśniejszy odcień, to dobrze, dlatego że tutaj będzie więcej światła, tutaj będzie dosyć ciemno. Dobra. No i tutaj skałki. Ja sobie po prostu wezmę na szpachelkę, tak po prostu, powiedzmy, tutaj zaznaczę. Oczywiście, jeżeli chcecie użyć innego koloru, to śmiało możecie użyć takiego prosto stópki. Trochę się zamyślam, kiedy maluję, dlatego czasami mogę nie dokończyć moich zdań i będziecie musieli się domyślić, co mam na myśli. Nie umiem tego kontrolować, niestety. Bardzo, bardzo często zamyślam się i potem albo mi wychodzi dobrze obraz, albo mówienie. To nie idzie w parze, niestety, żeby wyszło jedno i drugie. Tego się już chyba nie zmieni. Dobrze, tutaj są takie fajne skałki. Tu jeszcze może też dodamy. Właściwie. A teraz zrobimy inny brąz. Ja sobie wezmę właśnie ten czerwony i żółty i dam czarny. Troszeczkę czarnego. Jeszcze czarnego. To musi być ciemny odcień. I żółty, bo przebija się czerwony. No tutaj taki wychodzi taki szkolny brąz, taki zawsze jak dzieci wybierają do namalowania drzewa. Jeszcze trochę czarnego, no, śmiało zresztą. Ok, to jest już całkiem inny i też go dodam po prostu może tu. Tutaj kilka odcieni.
Nakładam, jak widzicie, dosyć chaotycznie. Dodam go jeszcze tu, może jeszcze tutaj coś. Trochę faktury. No i może zrobimy coś takiego, że zaznaczymy tylko, że tutaj może gdzieniegdzie będą skały. Na razie tylko zaznaczymy, bo i tak będziemy tworzyć wodę i później będziemy musieli je dodawać, ale póki co możemy zaznaczyć sobie, gdzie one mają być. Wezmę sobie pędzel, powiedzmy ten, i jeszcze tak rozmażę tutaj większość tej farby. Szpachelka nie zrobi tego tak dobrze jak pędzel. Troszkę zamieszamy tą farbę. Wypełnimy braki, rozmażemy tam, gdzie jest więcej, to zabierzemy trochę tej farby, to szybciej nam wyschnie ten obraz, będzie można dalej pracować. Teraz tak, zdecydowanie musimy tu dać wyżej, dlatego że jeżeli tu chcemy wodospad, to no on nie może być wyżej niż reszta skał, bo to jest w naturze oczywiście niemożliwe. Dlatego tak zrobimy. Tutaj również zaznaczymy. Pędzel, jaki wybrałam, to jest jeden z najtańszych pędzli, które znalazłam w sieciówce. Ten konkretnie pędzel był kupowany w Teddy, niemieckim Teddy, i zestaw takich pędzli kosztował mnie 2 euro. Ale są całkiem fajne, tylko nie można je za długo moczyć, bo puszcza klej, który łączy włosie z trzonkiem. Dobrze, troszeczkę nam się tutaj miesza, ale to nie szkodzi. Trochę może wezmę czarnego, żółty, czerwony. Tak, stworzyłam na szybko nowy odcień i tutaj też do góry. No, założę się, że was nie porwał ten obraz póki co. Mnie też. Ale mam nadzieję, że zaraz porwie. Zaraz coś zrobimy tutaj. Coś wyśmienitego. Mam nadzieję, oczywiście. Troszeczkę cofnęłam kamerę, żeby było widać tutaj, jak zarysowałam tą górną część skał. I teraz możemy przejść do namalowania jaśniejszego brązu. Wyczyszczę sobie szpachelkę. I teraz właściwie to zasada ta sama, tylko możemy dodać kolor biały lub moja wersja ulubiona. Dodajemy więcej koloru żółtego, ale myślę, że możemy dodać również troszeczkę białego. Zobaczymy. Najpierw wezmę sobie właśnie ten niebieski i czerwony. No, myślę w takich proporcjach, żeby tutaj wyszedł fiolet. I żółty, dość dużo żółtego. Zobaczmy, co to nam wyszło. Tak sobie myślę, że faktycznie dodamy może ten kolor tutaj z nieba. Kolor z nieba. Jak to ładnie brzmi, nie? I coś takiego sobie stworzymy. Dosyć ciekawie. Zobaczymy, czy on nie będzie za jasny trochę. No jest dosyć jasny, ale myślę, że będzie dobry. Dobrze. I teraz tak. Najprostszy sposób to po prostu. Zobaczcie, tutaj mamy różne odcienie i ja to zostawię, naprawdę, bo co mi się nawet podoba. Wyprostuję, o, może przyklepię, wezmę tutaj. Może tak bardziej na płasko. Na krawędź i powiedzmy, pójdę sobie tutaj od góry i tak mniej więcej coś takiego zrobię. Tutaj też. Coś, o, może coś takiego. Nie przeciskam mocno. To chodzi o to, żeby, widzicie, zrobiły się takie struktury. Potem będę
się martwić, będę się martwić, jak te skały będą się układać, ale na razie coś takiego i to samo tu. Mniej więcej w taki sposób. Tu. I to samo tu. Tutaj może już tak o, w drugą stronę. Jak wam wyjdzie, tak wyjdzie, naprawdę to się nie przejmujcie. Jak wam wyjdzie po prostu więcej tego koloru jasnego, no to po prostu wam wyszło i to zostawcie, bo naprawdę może się okazać, że będzie wyglądać jeszcze lepiej. Tutaj tylko jest zasada, że zostawiamy dół. Dół ma być ciemny. Myślę, że powiedziałam to w odpowiednim momencie. Tak mam nadzieję, że już nie zamalowaliście tego. Ale tak, tutaj, żeby było po prostu ciemniejsze. Tutaj, gdzie będzie kontakt z wodą. Więc tutaj, tam, gdzie będzie troszkę jaśniej. Tutaj jeszcze, właśnie na tych szczytach, tych górek, które namalowaliśmy. I teraz tak, tutaj widzicie, zrobiłam jedną półkę, tak jakby tutaj jeszcze coś takiego, takie jakieś wydziwianki. Dosłownie wydziwianki. Po prostu to będą różne skały i będziemy się doszukiwać teraz kształtu w tych skałach. Dobrze, wezmę kolejny jakiś pędzelek, może ten i tak szczerze mówiąc, wezmę sobie kolor żółty i wymieszam z tym odcieniem, który tutaj jest, żeby on tylko nie był zbyt żółty, to wezmę sobie jeszcze trochę tego, czyli biały z niebieskim. Jest to zupełnie nowy odcień i teraz po prostu może uformuję takie to, co widzę. A widzę tutaj na pewno taką skałę. Tu ją widzę i widzę ją tu. Dobrze, wiecie co, bo jest całkiem sporo tutaj farby. Damy odpocząć temu obrazowi chyba chwileczkę. Może tutaj, gdzie widzę, że jest mniej farby, to nałożę. Od razu zobaczycie, o co mi chodzi. Tutaj tak, na szczytach powiedzmy. No ale tak, widzicie, już tutaj powoli nam się kształtują te skały. Już powoli widać, co autor miał na myśli, tworząc ten obraz, prawda? Albo jeszcze nie, nie wiem. Może jestem za mało krytyczna wobec sztuki, którą sama tworzę. Dobrze, tutaj tak przyklepię. I damy odpocząć obrazkowi. Niech to sobie wyschnie. Nie potrzebuje dużo, to są farby akrylowe, więc powinno to pójść sprawnie. Więc dobrze, ja pójdę sobie na herbatkę, a w tym czasie niech obraz sobie schnie. Damy mu 20 minut. Ok, minęło troszkę czasu. Już nam mniej więcej to zdążyło przeschnąć. Pomyślałam jednak, że zrobimy coś takiego. Teraz namalujemy wodę. Nieco te skały nam wyschną i wtedy będziemy dalej je malować. A póki co zaznaczmy sobie wodę. I teraz tak w sumie nawet zastanawiam się, czy nie pójść w nieco inny odcień, nie taki tradycyjnie niebieski, ale troszeczkę poeksperymentować. I tutaj mam nieco czerwonego, tego brązowego, jak widzicie, no tak brałam. Więc ja sobie wezmę tą całą mieszankę, którą tu mam. Powinien być taki lekko pomarańczowy. I taki też wychodzi. Może nawet przypomina. Nie, myślałam, że trochę przypomina ochrę. I teraz wezmę właśnie ten niebieski. Stworzymy taki lekko zielonkawy odcień. I wydaje mi się, że można byłoby w ten odcień pójść. Na razie sprawdzę, jak on tutaj będzie wyglądał i zacznę mniej więcej tu na środku. Wydaje mi się on bardzo ciekawy. Myślę, że będzie dobrze pasował. Może jeszcze trochę niebieskiego, żeby on nie był aż tak zielony, bo widzę, że na płótnie prezentuje się inaczej, ale żeby on był taki lekko zielonkawy. Są nawet gotowe mieszanki. Z takim odcieniem, spójrzmy. Mi się ten odcień bardzo podoba. To jest chyba kwestia gustu, więc nie namawiam. Możecie użyć niebieskiego, zwykłego, ale ten odcień mi się naprawdę bardzo podoba. I wydaje mi się, że
tego właśnie użyjemy. Pędzel, który teraz widzicie, również kupiłam w Teddy niemieckim i on, ten zestaw kosztował chyba też 2 albo 3 euro. Tam jest kilka pędzli właśnie takich. Kupuję, akurat ten zestaw kupiłam po raz pierwszy i póki co nie wiem, jak się sprawdzają. Na razie tylko wiem, że nie zostawiają brzydkich smug, więc póki co jest dobrze. Zobaczymy, ile mi posłużą. Dobrze, tak delikatnie zaznaczam. I tu. Na razie tylko w górze, dlatego że będziemy musieli przyciemnić nieco. Na dole, dlatego że tutaj będzie już cień, tutaj nie będzie docierać słońce. Dlatego póki co tylko tu. Może tu. Tutaj na pewno będą rozjaśnienia, ale póki co możemy sobie zaznaczyć. Tutaj nie malujemy w ten sposób ani tak, tylko po prostu pionowymi, poziomymi liniami. O, przepraszam, jeżeli tak częściej się pomyliłam, ja nie zwróciłam uwagi. Podejrzewam, że wiecie, o co mi chodzi. Jak już mówiłam, nie potrafię się skupić, kiedy maluję. Ale może kwestia wprawy. Może już przy następnym filmiku będzie lepiej, a już kolejny to już będzie całkiem profesjonalny. Chciałabym bardzo. Delikatnie tu zaznaczę. Na pewno też macie takie odczucie jak ja, że ten obraz jest bardzo ciemny. Trzeba będzie tutaj dodać całkiem sporo rozjaśnień. Ok. Teraz wezmę troszkę więcej tego niebieskiego, czerwony i żółty. Jeszcze więcej żółtego. I stworzę ciemniejszy odcień od tego, co stworzyliśmy i nałożę go tu. Tutaj będzie całkiem ciemno. Nie używam takiego gotowego odcienia z tubki, dlatego że uważam, że takie własne mieszanki lepiej się prezentują na obrazie. Chociaż to może być tylko moja opinia. Ale też wielu artystów ma swoje ulubione mieszanki i używa je w obrazach, dlatego też właśnie łatwo potem rozpoznać obraz danego artysty. Ok. Trochę ciemniejsze. Teraz może tu też. Tutaj będzie na pewno zacienione. Tu w niektóre miejsca. Mamy tutaj już zaznaczoną wodę, więc możemy przejść dalej do malowania tych skałek. Ja sobie wykorzystam tutaj ten odcień, który mieliśmy wcześniej. Wezmę sobie jeszcze tylko trochę tego koloru niebieskiego, jaśniutkiego. Może jeszcze dorobię brązowy. Wezmę sobie niebieski, czerwony, żółty. Oj, dużo więcej niebieskiego. To zdecydowanie. I coś tu próbujemy nadziałać. Wezmę jeszcze żółty. Coś tutaj zaraz stworzymy. Jakiś taki kolor. Bawimy się kolorami. Myślę, że ten całkiem się tu dobrze sprawdzi. Chociaż nie, on jest troszkę za ciemny. Jeszcze trochę żółtego i trochę tego. Od razu lepiej. I teraz. Jak on wygląda? Jeszcze trochę. I żółty. Będę musiała dodać chyba na paletę.
Zobaczymy. I teraz tak, ja tutaj widzę skałę. Nie wiem, czy wy ją widzicie, ale ja ją tutaj widzę i ja ją zaznaczam tak, żeby rozświetlić stronę prawą, bo tutaj mamy słońce, więc rozświetlam tę stronę i oczywiście z góry, nie tu. Tutaj widzę jakby kolejną i ja tutaj też dodam takie rozjaśnienia, przyklepuję po prostu pędzlem. I właściwie ja tutaj widzę, że tutaj jest taka jakby taka wypustka tej skały. To samo widzę tu. Oczywiście. A tu widzę, że jest tak coś takiego. Tu znowu i tu. Tutaj po prostu zdajcie się na intuicję. Tam, gdzie widzicie skały, ja widzę jeszcze tu skałę. To rysujcie. I tu widzę skałę. Tu idzie tak. Tu widzę fajną skałkę. I po prostu zaznaczajcie. To jest jeden właśnie z prostszych sposobów, jak nie wiecie po prostu, jak zaprojektować jakieś skalne krajobrazy, to po prostu mówię takie przypadkowe malowanie farbą, a potem wydobywanie z nich kształtów. Chyba, że malujecie obraz w naturze, no to już tutaj musicie odwzorować to, co widzicie. I teraz tak, żeby nie było jakichś tam takich gładkich miejsc, ja po prostu sobie tak przyklepię. Nie chcę, żeby to było tak ulizane, tylko takie strukturalne bardziej. Coś takiego. O, tu może jeszcze widzę taką wypustkę. I zresztą chyba widzę taki kształt. A tutaj widzę taki jakiś. O, coś takiego. Tak, to jaki najprostszy sposób na to, jak namalować skały tak naprawdę. Chociaż jest jeszcze jeden sposób na malowanie skał. To wam pokażę na tym przykładzie później, ale to już na końcu. Może jeszcze o coś takiego. No, a tutaj już tylko takie końcóweczki, które będą rozjaśnione, ale nie za wiele, bo tutaj będzie naprawdę trochę ciemniej. Ok. Mamy tutaj coś takiego. Ja sobie może wezmę jakiś pędzel inny. Może taki, jako tylko w wodzie zamoczę. I teraz tak może jeszcze rozmarzę to troszeczkę. Jak wam się podoba taka struktura, to możecie ją zostawić, ale ja jeszcze chcę tak troszkę to rozmazać. Dobra, ciekawe, ciekawe. Ok. I tutaj też. Dobra, i mamy tutaj już zaznaczone te skałki. Dodam teraz parę odcieni do palety. Stworzę sobie teraz taki kolor zielony i wydaje mi się, że też powinien być bardziej zgaszony. Ja sobie wezmę właśnie niebieski i żółty. To jest taki po prostu najprostszy sposób, żeby stworzyć kolor zielony. Mamy coś takiego. On jest jeszcze taki za bardzo dla mnie pstrokaty i ja sobie dodam do niego trochę czerwonego. Tak, troszeczkę. I tworzę właśnie taki zielony. Powiedzmy, że to jest zieleń wojskowa. Niech tak będzie.
dosyć ciemna. Ja sobie zaznaczę tutaj takie pierwsze rośliny. Mam pędzel ze szczecinką tym razem. Stanę sobie troszkę inaczej, bo odbija mi się lampa. I teraz tak, tutaj zaznaczę sobie, że tutaj między tymi skałami jest jakaś roślinność. I ja ją wyciągnę ku górze jakimiś różnymi kształtami. Może coś takiego. Niech będzie. O, coś takiego. I tak mi się wydaje, że tutaj też by było fajnie zaznaczyć, że jest jakaś tam roślinność, tylko ona jest taka bardziej zgaszona, więc zaraz to też zrobimy. Ja jeszcze tylko właśnie dodam takie niektóre miejsca. Może umówmy się, że tam, gdzie przebija płótno, będzie najprościej. A jak wam nigdzie nie przebija, bo jesteście dokładniejsi niż ja, to sobie po prostu wybierzcie, gdzie chcielibyście, żeby ta zieleń jeszcze była. Tak, w niektórych miejscach. Po prostu przykrywamy te skałki, nie wszędzie, ale właśnie w niektórych miejscach, bo tam może namalujemy jakąś roślinność, albo to zostawimy, jak nam się będzie podobać w ten sposób. Teraz wezmę sobie kolor niebieski i dodam do tego, stworzę jeszcze ciemniejszy odcień zielonego i z kolei ten dodam tutaj. Tutaj w niektóre miejsca. Teraz musimy określić może. Ja zrobię tak. Tutaj jest taka ciemna plama i ja tą ciemną plamę przykryję właśnie kolorem zielonym. Stworzę tutaj takie jakby drzewa, coś takiego. Wydaje mi się, że ono, to drzewo będzie tutaj pasować dobrze. Jak widzicie, dodałam tylko kolor niebieski i dodam znowu i jeszcze bardziej to przyciemnię. Tutaj wyszedł już całkowicie taki, oj, troszkę czerwonego mi się nabrało, nie szkodzi. Tutaj już mam wrażenie, że zrobił się nam całkiem niebieski, ale on tutaj pasuje i ja go tutaj zostawię. Niektóre miejsca właśnie dodam taką tą ciemniejszą zieleń. I póki co tak to zostawię na razie. A teraz zajmiemy się tutaj tym tłem. I ja wezmę sobie właśnie ten kolor, który jest tu. Wezmę sobie go na bok i wezmę ten jasny, który wcześniej mieliśmy. Wezmę go tu. Jeszcze trochę niebieskiego. I stworzę właśnie niebieskawy odcień. Kluczem będzie to, by ten odcień był ciemniejszy od nieba, ale nadal taki niewyraźny. I teraz sobie sprawdzę, jak on tutaj się prezentuje. Jeszcze trochę możemy dać. A, powiedzmy ten. Niech będzie ten kolor. On jest taki też lekko zielony. Jeszcze trochę niebieskiego. No, trochę żółtego, ale to już tak troszeczkę. To ma być dalej taki może niebieski. Zobaczmy. Coś takiego. I ja tutaj właśnie wykorzystam coś takiego, ten kolor. Tutaj robię takie właśnie struktury. Może zrobię tak, że spróbuję nadać ostrości temu pędzlowi, o, żeby był mniej więcej taki. I teraz tutaj zrobimy takie jakby w oddali zarośla. Coś tam jest, ale nie wiadomo co. Troszeczkę się cofnę, zobaczę, czy nie jest to za jasne. Wydaje mi się, że wygląda to dobrze, ale chyba jeszcze dodamy coś. Myślę, że tutaj tak będziemy to, tak jakby był taki las. Wiecie, o co mi chodzi, tak oddalał się, bo tu jest jakby rzeka. Na górze ona będzie niewidoczna, bo jest za tymi skałami. Więc tutaj zrobimy tak. Będzie taka roślinność i ona będzie tutaj się tak kończyć. O, tutaj. Takie robimy różne. O, coś takiego. Wygląda całkiem dobrze. Okej. I może teraz dodamy trochę żółtego, tak troszeczkę. Dodałam tylko troszeczkę i tak na samym czubku
tak dodam gdzieniegdzie, tak żeby to tam troszkę tego zielonego przebijało, chociaż taką lekką iluzję. Nie wiem, jak to widać w kamerze, ale tutaj efekt jest całkiem przyzwoity. A teraz z kolei znowu kolor niebieski. Przyciemniam. To teraz będzie dużo ciemniejsze. Jeszcze trochę. Ciemny niebieski. I jeszcze zaznaczę tutaj takie ciemniejsze krzewy, które są jeszcze bliżej nas. I tutaj też. One są już bliziutko. Zobaczymy, czy tak to zostawimy. Na razie ja to tak zostawiam, bo mi się spodobało i zostawimy to tak, jak jest. Dobra, możemy dalej pracować sobie. Zajmijmy się może tym drzewem. Chyba tak. Tak zrobimy. Dobrze. Wypłuczę sobie pędzel, albo może wezmę sobie nowy, jakiś może większy, żeby się nie męczyć za długo. Chociaż malowanie to przyjemność, ale wiecie, jak się za długo maluje jedną rzecz, to można oszaleć. Wezmę sobie tutaj na bok niebieski, trochę żółtego, trochę czerwonego, troszkę i mieszam. Zobaczymy, co to nam wyjdzie. Jakiś taki kolor ciekawy, jeszcze więcej żółtego i niebieskiego. Ok, jeszcze żółty, bo musimy to zrobić, żeby to było w miarę jasne. Ok. Zobaczymy, czy nie przesadziłam z tym. No, jest dosyć jasne. Dosyć jasne, ale myślę, że może być. Tutaj tak przyklepiemy. Na razie tu tylko. Tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że to jest za jasne, będzie to łatwiej uratować, wiecie, o co chodzi? Dobrze. Tutaj tak o, delikatnie przyklepujemy. To jest też pędzel ze szczecinką. Właściwie za każdym razem, kiedy chcę uzyskać jakąś fakturę, no to używam pędzla ze szczecinką. To jest chyba taka zasada najłatwiejsza do zapamiętania. I teraz musimy tutaj, ale tutaj już zdecydowanie potrzebujemy fajniejszego koloru. Ja sobie wezmę właśnie więcej koloru żółtego i trochę czerwonego. Tu musi być nieco inny kolor. Nieco jaśniejszy. Ok. I tutaj właśnie dodam też, powiedzmy tu, też z tej strony, tak jakby. Jak zauważyliście, ja dodałam tutaj, dlatego że słońce jest za i ono prześwietla z jednej i z drugiej strony. Natomiast tutaj będzie świeciło z tej. I tutaj już będą naprawdę trafiały te promienie słońca. Teraz może jeszcze tu. Też w niektóre miejsca. Robi się nam coraz jaśniejszy obrazek. Nie słychać tego w mikrofonie, ale krowa muczy tak głośno. Zastanawiam się, czy ona komentuje to, co robię, naprawdę. Dobrze, może być tak. I mniej więcej już mamy taki podział na tą strefę jaśniejszą i ciemniejszą. Żeby to bardziej podkreślić, to jeszcze rozjaśnimy tutaj te miejsca. Może zrobimy to kolorem żółtym, albo nie. Wiecie co? Ja jeszcze tutaj chyba namaluję jakieś drzewo. Co myślicie? W tym miejscu. Chyba tak zrobię. Wezmę sobie, powiedzmy, kolor niebieski, dodam do tego trochę żółtego, czerwonego. Ojej, za dużo. No to teraz znowu żółty. I znowu niebieski. Ja używam tych podstawowych kolorów, wy możecie używać takich prostostópki. Ja tych prostostópki nie używam, nie dlatego, że ich nie lubię, tylko dlatego, że ich nie kupuję, bo trochę szkoda mi pieniędzy. Za rzadko je używam, żeby je kupować, a jak mają mi schnąć potem w tubce, to szkoda pieniędzy, więc używam tylko tych podstawowych. Dobrze, zobaczmy, czy dobrze trafiłam z odcieniem. Może właśnie coś takiego tu.
Ciekawe, ciekawy odcień. Najpierw maluję koronę, potem dodamy pień i gałęzie. Zamalowałam to nasze to fajne drzewka w tle. Tak więc, jeżeli nie chcecie zamalowywać drzewek w tle, bo są piękne, na przykład, bo wam takie wyszły, to nie malujcie tego drzewa. Okej, okay. Trochę ten obraz nam przeważył, dlatego trzeba będzie coś wymyślić po tej stronie. Myślę, że tutaj coś wymyślimy fajnego, ale na razie to zostawimy tak. Tylko dodam teraz kolor żółty, żeby to rozjaśnić. Więcej, więcej, więcej żółtego. Jeszcze żółty. Jaśniutki ma być i trochę czerwonego. Znowu za dużo. No nic, żółty. Ojej, jaki nam pomarańczowy wyszedł. Dobra, na bok. Z tego już nic nie będzie. Wykorzystamy to sobie do pni. Trochę niebieskiego. Jeszcze żółty. Jeszcze żółty. Ciekawy odcień. Poklepię sobie. Ok, zobaczymy, co to nam wyszło. Ach, za dużo. Muszę. Delikatnie tu. Ok. Dobra, no to teraz bawimy się w rozjaśnianie. Tylko sobie tutaj jeszcze muszę przeczyścić coś. Dobra, teraz możemy się zająć rozjaśnianiem. Może ja sobie jeszcze dodam do palety troszeczkę koloru białego. Troszeczkę. Ten kolor biały jest nieco inny. On jest cieplejszą bielą. Ale jak macie tytonową biel, też może być. Tu mnie został taki jakby szarawy odcień. Myślę, że możemy go użyć, tylko ja dodam troszkę białego. Zobaczcie, ten szary, my go wcześniej używaliśmy. Jeżeli wam się skończył, możecie użyć innego koloru lub po prostu zmieszać te wszystkie kolory ze sobą, wyjdzie wam szary. Ja dodaję teraz troszeczkę białego i wezmę trochę żółtego. Wyjdzie nam taki właśnie odcień szary, ale z takim połyskiem żółtego. Przepraszam, że troszeczkę opuszczam ręce. Chyba to już ze zmęczenia. Dobra, myślę, że widać, jaki to jest odcień. Taki, no, brudny, żółty. Tutaj widać taką skałkę i ja tą skałkę też teraz tutaj zaznaczę. O, jeszcze te krawędzie. Tu jeszcze widzę taką. Tu widzę te skałki. Tutaj właśnie malujcie tam, gdzie je widzicie. A jak nigdzie nie widzicie, to wymyślcie jakieś miejsce dla nich. Tu też widzę, może coś takiego. Po prostu tutaj już bawimy się. To jest naprawdę już sama przyjemność szukania kształtów w tym, co wcześniej zrobiliśmy. Tutaj jest jakoś tak pusto. Może tędy będzie spadała woda. Ale i tak chcę zaznaczyć, że tutaj jest jakaś skałka, cokolwiek. Ok. Jak widzicie, specjalnie się nie musicie starać. To już samo wychodzi. Jak dacie po prostu tym skałom kilka różnych odcieni, to powinno wam się tutaj wszystko wyłaniać powoli. A tutaj jeszcze zrobię o. Coś takiego, żeby ta skała była taka krzywa. I tutaj to samo zrobię. Niech te skały niech nie będą takie ulizane. Ok. Mamy coś takiego i teraz tutaj dodamy. I tu. A tu już tylko, powiedzmy, taki fragmencik i to wszystko.
bo tutaj będzie po prostu trochę ciemniej. Mam nadzieję, że to widać. I teraz może sobie przeczyszczę ten sam pędzelek i może, a wezmę sobie trochę tego szarego, powiedzmy, i jeszcze sobie dodam niektóre miejsca. Powiedzmy tu. Tak jakby zacieram te wszystkie granice, które zrobiliśmy, żeby to miało gładkie przejście. Może do tego dodam trochę czerwonego, ale troszeczkę. Nie przesadzajmy. Troszkę czerwonego. I teraz widzę, że musimy dodać niebieski. Niebieski i żółty. Trochę niebieskiego. No chociaż. Zobaczmy, jak to wygląda. Coś podobnego. No. Mówię jakby do siebie, wiem. A wiecie co? Ten kolor może nam się przydać, bo weźmiemy go. I dodam do niego niebieski jeszcze trochę. I teraz to też całkiem fajnie. I tu powoli mamy skałki. Teraz zabawa, całkowita zabawa. Mieszamy różne odcienie ze sobą i patrzymy, jak to będzie się prezentowało. Możecie poświęcić naprawdę mnóstwo czasu na malowanie tych skał. Albo możecie tylko namalować je tak, aby było. Myślę, że tutaj raczej nikt już nie będzie miał problemu z odgadnięciem, co to jest. Ale jak widzicie, nie zatracam tego, co wcześniej tutaj namalowaliśmy, czyli tych ciemniejszych miejsc. Póki co. Wezmę sobie teraz trochę czarnego. Dodam i jeszcze tak niektóre może miejsca tak przyciemnię. Może tu. Po przeciwnej stronie, jeżeli tu jest słońce, no to cień musi być jakby z tej strony. Tak, o, niektóre miejsca. Bawimy się. Możecie dać znać w komentarzach, czy chcielibyście obraz, który jest malowany gotowymi odcieniami, tak żeby nie trzeba było nic mieszać na palecie. Od razu bym sprawdziła farby z różnych sklepów, powiedzmy na przykład z Empiku. No tam są. Tam są właśnie farby z ciekawymi odcieniami i też bym chciała je kiedyś wypróbować, więc może chcielibyście kiedyś coś takiego spróbować. Dodałam trochę czerwonego jeszcze tu i będzie pasować, czy nie będzie pasować? Nie, wezmę niebieski. Tak, niebieski tutaj troszkę. No, taki wyszedł nam naprawdę niebieskawy. Dobrze, nie szkodzi. Bawimy się. Może tak. Instynktownie. Jak wam nie wychodzi, to róbcie dalej. To jest najlepsza metoda, naprawdę. Czasami jest tak, że chce się porzucić obraz, a poświęci mu się dosłownie 5 minut dłużej i nagle zaczyna wszystko wyglądać dużo lepiej. Tylko trochę cierpliwości. Wezmę sobie może jeszcze ten brąz. Wezmę ten kolor i dodam trochę czarnego, troszeczkę. Przyciemnimy. Ciekawe. Ale widzicie, zupełnie inne brązy wychodzą, kiedy mieszamy je z czerni, zupełnie inne, gdy z koloru niebieskiego. Dlatego ja chyba wrócę do tego koloru niebieskiego. Bardziej mi się podoba. Wezmę właśnie ten odcień. Trochę niebieskiego. O, fajny ten kolor, taki zielonkawy. A wezmę go, zobaczymy. Prawda, że fajny? Okej, tu w niektóre miejsca, niech będzie. Może jeszcze trochę więcej niebieskiego i czerwonego. Zrobimy taki fest ciemny kolor. Aż fioletowy.
No, całkiem taki fioletowy. Może być. Czemu by nie? Spróbujemy. Nie bójcie się używania różnych kolorów. Spróbujcie. Może znajdziecie odcień idealny do waszego obrazu i będziecie go używać częściej. Powiem szczerze, ciekawie wyszły te skały. Nawet się nie spodziewałam, że tak się mogą ułożyć. Ale to mi się nie podoba. Jakieś tak dziwnie, zobaczcie, jakieś tak, nie? Ja tutaj ułożę przyciemnie. O tak. Niech to będzie coś takiego i. Potem będą komentować tylko tą skałę dziwną. Niech ktoś będzie oglądał mój obraz. Okej. Coś takiego. Dobrze. Cofnę się troszkę zobaczyć, jak to wygląda. Wezmę jeszcze trochę niebieskiego, bo widzę, że zależnie od światła to różnie wygląda. I trochę żółtego. Ten może. Tutaj. Tutaj. Dobra, wezmę jeszcze sobie ten kolor. Podoba mi się. I też może tu. Oj, chyba trochę nie. Troszkę białego. O, tu. No. Korzystam ten odcień, bo nie, on się tu nie wpasował. Zdecydowanie. Okej. Tu jeszcze może poprawię. Dobra. Całkiem kontrastowe te skałki. Więc teraz tak, może wezmę jakiś, o, taki ze szczecinką. Wezmę ten kolor i trochę go przyciemnię, jeszcze trochę. Możecie to zrobić niebieskim, czymkolwiek tak naprawdę. I tak rozdzielę tą granicę, tak gdzieniegdzie. O, coś takiego. To jest też pędzel ze szczecinką. Teraz praktycznie rozmazuję te linie. Ale tu jeszcze brakuje jakiegoś rozjaśnienia. I to bardzo. Tutaj też. Może jeszcze wezmę tego brązu. Też jeszcze zamieszam. Ok. Tutaj też trochę wydaje mi się, że jest za jasno. I tutaj też chyba wydaje mi się, że trochę za jasno. Jak widzicie, te skały nie zawsze muszą być szare czy tam brązowe. Możecie nałożyć na nie naprawdę różne kolory. Ok. Dobra, myślę, że to zostawię, bo inaczej zepsuję. Ja już tak mam. Co ja to zostawię? I teraz wezmę sobie tą stronę i po prostu wezmę ten kolor
brązowy i dodam do niego niebieski. Po prostu wydaje mi się, że będzie pasować. I tutaj właśnie przyciemnię te niektóre miejsca. Niech one będą właśnie takie zaznaczone, że tutaj panuje cień. Jeszcze troszkę coś takiego. Więcej niebieskiego. A teraz o. Tutaj jeszcze. Nie wiem, czy to jest widoczne. Momencik. Ok, więcej niebieskiego do tych skał. Przyciemnimy. Ok, może wezmę trochę czarnego na bok, trochę niebieskiego. I tutaj też zaznaczę właśnie, że tu są takie ciemne miejsca. Teraz może, a wezmę sobie ten, wymieszam z tym, zobaczę, co to po prostu nam wyjdzie. Może jeszcze, powiedzmy tak, a wymieszam coś takiego, zobaczymy, co nam to wyjdzie. Jaśniejsze kolory. Tam, gdzie powinno padać światło maksymalnie, a te ciemniejsze nieco dalej, nieco bardziej w zacienionych miejscach. Dobrze, i myślę, że tu na razie to skończymy, te skały, a teraz zajmiemy się wodą. Ten odcień bardzo mi się podoba, więc idziemy w ten odcień i tylko musimy namalować tutaj tą wodę. Jak to zrobić? Może zrobimy to tak. To mi się już podoba, więc to już zostawimy. Ewentualnie jeszcze tutaj musimy dać odbicie, więc wezmę niebieski kolor, trochę żółtego i czarny wezmę. Tak troszkę. Teraz tak. Trochę mi się włosie gubi. Tutaj spokojnie tak. O. Zaznaczę. Troszkę jest za jasne, dodam więcej czarnego. Wezmę tylko inny pędzelek. O, powiedzmy taki. Wezmę czarny. Dodam tu. Więcej niebieskiego. Jeszcze więcej. Ok, i teraz zaznaczę. Przejdę na drugą stronę, mi się odbija światło. Trzeba tutaj pozbyć się tych białych plam. To, co przebija płótno, to trzeba zakryć. Samo tu. I ciemniejszym kolorem, dlatego że skały też odbijają się. I tak zrobimy też tu. I teraz może tak delikatnie to rozmarzymy. Żeby nie psuć się tej wody. Tu jeszcze jest takie pociągnięcia pędzlem widoczne, to trochę to załagodzimy. Ok. I tak sobie myślę, że tutaj na dole mogłoby być znacznie ciemniej. Wezmę czarny, dodam do tego koloru i dodam po prostu tutaj. To będzie naprawdę ciemny odcień, ale wydaje mi się, że on tutaj będzie pasował. Jak nie, to rozjaśnimy go później.
Także bez stresu. Okej, może tu. Wezmę sobie tutaj tak spokój, jeszcze ten kolor. I trochę to zmieszamy. Dobra, teraz możemy się zabrać za wodospad. Tutaj gdzieś właśnie będzie płynęła ta nasza woda. Może wezmę inny pędzel. Zobaczę, jaki tutaj mam. Wezmę sobie chyba ten. Dobra. I musimy wykorzystać. Tak, może weźmiemy tą, ten odcień, albo tak, ten, co nam został jeszcze z chmur. Tak, weźmiemy go. Niebieski oczywiście i żółty. I teraz tak, ten odcień powinien być trochę jaśniejszy od wody, no ale nie możemy przesadzać. Damy więcej niebieskiego. Ten odcień musi być taki, żeby go potem można było nadal rozjaśnić, dlatego że woda mieni się. Wezmę jeszcze trochę tego niebieskiego. Trochę żółtego. Czerwonym widzę, że nam się zamieszało, ale też jest dobrze. Powiedzmy, musi być więcej żółtego. Dobra. Zobaczymy. Najpierw zobaczymy, czy taki może być. Najpierw sobie zaznaczę tutaj u góry, skąd wypływa ta rzeka. Wydaje mi się, że nie, zrobimy ciemniejszy. Ja się rozmyśliłam. To zostawimy. Będzie do rozjaśniania później. A teraz weźmiemy. O, zróbmy to tu. Ten niebieski. Trochę tego żółtego, powiedzmy. Ok. I to wystarczy. O. Niebieski i żółty. Mnie nie było widać. Ok. Teraz będzie dobrze. I teraz zobaczmy. Ok. No dobra, no to skoro tu mamy rzekę, no to jak będzie spływała woda? Tu mamy taką skałę, widzicie? I zdecydowanie woda będzie tak tu, ona sobie tu spłynie, bo się odbije od tej skały. Tu sobie, o, będzie pływać tu. I tu znowu uderzy o tą skałę i zejdzie tu. Okej, tutaj malujcie pionowe linie, natomiast tu możecie pofantazjować tutaj, kiedy uderza w skały. I teraz następne. Ten kolor i powiedzmy tutaj będzie też płynąć. O, tu. Znowu tu uderzy. O, może się tu połączy. O, coś takiego. Ok. Teraz tu. Tutaj też tak spłynie. Tylko to spłynie tu, w tą stronę. Ok. I to może w ten sposób. Na razie sobie zaznaczamy. Tutaj też. Tu, tak. A, tu też. Niech będzie. A tutaj jeszcze jakiś taki strumień. Powiedzmy, tutaj się zagubił. Tu spadł. Niech będzie. Dobra, mamy zaznaczone, gdzie chcielibyśmy ten nasz wodospad. Wiecie co? A, jeszcze tu. Albo tutaj też cieknie woda. Tu i potem ona tu spada. Czemu by nie? Poszerzymy trochę ten wodospad. Ok, i teraz weźmy sobie jakiś taki mniejszy pędzel. Czy ja taki w ogóle tutaj mam teraz? Czy ja mam ten pędzel? Momencik, muszę popatrzeć. Dobra, weźmiemy sobie ten. Póki co. Ok, i ja wezmę sobie teraz ten, tylko dodam trochę białego. Ok,
I to nam się będzie odbijać woda. Przede wszystkim tutaj na górze. Tak zaznaczymy takimi przyklepywaniami. Ok. I teraz po prostu może tak. Delikatnie. Może ja rozcieńczę trochę tą farbę. Niech ona z wodą, zwykłą wodą. Rozcieńczę ją. Niech ona sobie płynie. Okay. Nie za bardzo, żeby nie zepsuć, ale żeby ona była dosyć rzadka. I teraz po prostu. Takie kreseczki. Tak samo tu. Kreseczki. I to samo tu. Kreseczki. Ciekawe, czy taki wodospad w ogóle istnieje. A tutaj zrobimy taką długą po prostu. Coś takiego. Dobra. Troszkę się cofnę, zobaczę, jak to wygląda. OK, i teraz wezmę sobie biały znowu, bardzo jaśniutki, niebieski. I teraz tak, tutaj, gdzie się załamuje woda, tutaj, gdzie uderza w skały, troszkę rozjaśnimy. Tutaj. OK, i dodamy jeszcze refleksy. Tutaj na górze, oczywiście. Tu tak, już trochę mniej niż poprzednio. Teraz już nie dajemy tak dużo tego koloru białego. Mówię trochę cicho, bo się skupiłam. Nie dajemy dużo koloru białego. Mam nadzieję, że mnie było słychać za pierwszym razem. Trochę się skupiłam i stwierdziłam, że jak będę mówić głośno, to wszystko się zepsuje. Kreseczki. Biały i tutaj na samym dole. Tu musi być spieniona rzeka i musimy tutaj namalować tą pianę, przyklepać. Może wezmę inny pędzelek, bardziej rozczapiżony. Okay, może ten. I też. I teraz właśnie tym białym kolorem, znaczy on nie jest całkiem biały, on jest mieszany z niebieskim, ale on tutaj wygląda jak biały. Tutaj będziemy schodzić w dół. Takimi kreseczkami. To ma nam imitować wodę. Taką bardzo rozświetloną wodę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Wiecie co? Dodam trochę. Oj, kopnęłam niechcący. Dodam trochę koloru żółtego. Mam nadzieję, że to się nie zepsuje efektu. A chyba nie.
Trochę zeszłam w dół. Ok. Dobra. No to teraz jakiś gładszy pędzel. Niech będzie ten. To jest, on jest mokry, ale czysty. Trochę to rozmażę. Tyle, ile się da. Jeszcze tu rozmazać. Może wezmę ten kolor niebieski i ja jeszcze tu zaznaczę. Bo to nie wszędzie będzie to docierało. O, powiedzmy coś takiego. Mieszamy ze sobą różne kolory. Jak widzicie, ja tutaj użyłam różnych odcieni, więc widzicie, woda nie zawsze jest niebieska. Okej. Jeszcze tu. Teraz ten może ciemny i też tu jeszcze. Całkiem ciekawie. No to może teraz zrobimy tak. Namalujemy tutaj te skałki, które Wam obiecałam. Czyli malowanie skałek w ekspresowym tempie. Jaki tu kolor wziąć? No weźmy ten, bo nam się przyda, żeby zużyć tą farbę. No wiecie, oszczędność trochę. Tak inaczej ją zmarnujemy. Dodałam kolor czerwony i teraz wezmę sobie niebieski. Tworzę po prostu jakiś tam odcień brązowego. Zobaczmy, co to nam wyszło. Coś takiego. Dobra, może wezmę znowu tego koloru. I niebieski zdecydowanie, bo się przebija czerwień. Ok. Takie mogą być skały, myślicie? Niech będą. Ok, mogą być. To teraz tak, podłoże tutaj, gdzie dotyka tafle wody, to musi być płaskie, tutaj przykrywa woda. A teraz robimy jakiś taki kształt, jaki Wam się podoba. Powiedzmy, że taki kształt Wam się podoba. Oj, trochę potrzebujemy to przyciemnić. I taki, powiedzmy tu, taka skałka. Niech będzie. No i przydałaby się jeszcze tutaj taka malutka. Tylko już mała, bo to jest trochę dalej. A tu? Dobra, zróbmy ją trochę ładniejszą, lepszą. Dobra, wezmę ten niebieski. Wezmę ten niebieski i tutaj przyciemnię trochę. Teraz tak. Ta skała jest całkiem w cieniu, więc ja ją tu przyciemnię. Całą po jednej stronie, tylko zostawię jasne. Ten czubek, tylko ten czubek zostawię taki jaśniejszy. Tutaj z kolei, a wiecie co, wezmę sobie ten kolor. O, czerwony. No nie, taki fajny pędzel. Dobra, zrobimy tak, zobaczymy co wyjdzie. O matko, dobra, wyszedł taki odcień, też może być. I teraz tak, tutaj jest taki jakby wierzchołek, więc tylko z jednej strony, powiedzmy z tej, przyciemnię. O, a tu zostawiam jasne. No i tu, gdzie nie dociera światło, czyli od naszej strony. Bo tu nie będzie docierało światło. No i mamy tutaj tak jakby zaznaczone. Widzę w kamerze, że wydaje się tutaj takie za jasne, więc jeszcze wezmę kolor niebieski i jeszcze poprawię tu i tu. I mamy już taką jakby skałkę.
taka skałka na szybko. I to samo tu. Trochę ją. Ta już nie musi być taka dokładna, bo jest daleko. Dobra, no może jeszcze tutaj popracujemy. O, może jeszcze. Niech będzie. No i wiecie co, wezmę ten kolor. Może z tym kolorem wymieszam, bo nam też został. I to jest taki jakby trochę lekko żółty. Jeszcze tak. Tu rozjaśnię. Tu. Troszkę się cofnę, zobaczę jak to wygląda. Może trochę za jasny. Więc tylko troszkę przyklepię. Okej. I wiecie co? Ten kolor mi się całkiem podoba. To jest ten, co malowaliśmy tutaj wodospad. Tylko dodałam ten kolor żółty, żółtawy taki. Ja jeszcze dodam w niektóre miejsca na skałkach, bo jakoś mnie ten efekt urzekł. Dodam go. Tu. Okej. Niektóre miejsca. Dobra, no to teraz bawimy się w szczegóły, a ten jeszcze muszę przyklepać. I wezmę czarny, wymieszam go z tym kolorem, zrobię bardzo ciemny odcień, jeszcze trochę czarnego. Czyli tak, to ma być czarny, ale taki, żeby się przebijał nieco inny kolor. Żeby nie był zbyt ciemny. I jeszcze tutaj pobawię się i dodam w tych miejscach. I tak samo tu. Przy skałkach. Ale tylko jakby z jednej strony, widzicie? Tam, gdzie mieliśmy jasne, to zostawmy to jasne. Nie psujmy tego. Dobra. I jeszcze może tu się prosi, żeby przyciemnić. Dobra. Ten kolor jest dosyć ciekawy. Jeszcze wezmę ten może niebieski, który nam został. Ten taki nieoczywisty. I też jeszcze pozaznaczam w tym miejscu. Dobra. No i oczywiście tu pod skałami. Tutaj mi się grudka, muszę ją ściągnąć. Okej. No to teraz potrzebujemy jakiegoś malutkiego pędzelka. Zaraz tutaj zobaczę. Mam malutki pędzelek. Wykorzystam sobie ten jasny odcień. Możecie użyć samego białego. Ok. I tutaj pomiędzy tym cieniem, odbiciem, a skałą taki coś. O. Tutaj też będzie się pieniła woda, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale my widzimy tą stronę, więc zaznaczamy. To samo tu. Cieniutkim pędzelkiem. Taką przerywaną linią, nie musi być ciągła. Ok. I teraz wszędzie tutaj to musi się znaleźć, powiedzmy. Może przybliżę. Ok, malujemy, powiedzmy tu. I to poziome linie. Nawet jak brzeg zakręca, no to tutaj musi być właśnie pozioma linia. To samo tu,
Tutaj też będzie się pieniła woda. Z drugiej strony to samo. Ok, to może trochę przyciemnię tą pianę. Wezmę, powiedzmy, ten kolor. Troszkę go rozcieńczę. Oj, trochę za dużo. Ten odcień mi się podoba, więc możemy jeszcze go dodać w niektóre miejsca. Powiedzmy, dodajmy takie linie, czyli takie miejsca, gdzie jeszcze takie promienie światła docierają. Ok. No i weźmy jeszcze ten całkiem jasny i jeszcze tutaj dodajmy. Ja wiem, że on jest taki żółty, ale może być. Ok. I wiecie co? Ja jeszcze dodam takie do tego wodospadu. Coś takiego. Albo może nawet wezmę biały. Tu z tym niebieskim wymieszam. Jeszcze trochę białego. I jeszcze. Powiedzmy tutaj rozjaśnię w tych miejscach, gdzie ta woda spada. Widzicie? Tu. Tu, gdzie ta woda spada i gdzie się odbija. Tu. Trochę jaśniej. Ok, dosyć ciekawy. Oj, tu jeszcze, tu mi brakuje, ale tu już niebieski. Dobra, mamy fajny, fajny wodospad, ale nie, no tu mi jeszcze brakuje, tak jakoś. Ok, dobra, bo wejdę. Wieczne poprawianie, ale tu. O. Ok. Teraz to zostawię. Teraz już na pewno to zostawię. Dobrze, to teraz przyszedł czas na drzewa, na roślinność. No, musimy coś tutaj namalować ciekawego. Do tego wezmę sobie może ten odcień, bo to jest taki brąz, albo ten. Jakikolwiek. Dodam do niego kolor biały. Jeszcze trochę. Jasny, jaśniutki brąz. Bardzo jasny wyszedł mi. Dobra, może taki być. Albo zobaczymy, czy może taki być. Zaraz ocenimy. Najpierw próbę. On jest bardzo jasny. Teraz tak. Powiedzmy tu. O, będzie taki krzew i on będzie. Ok. Myślę, że może być. Ok.
Przechodzimy do malowania. Rozcieńczamy farbę. Ok, i teraz tak. Delikatnie parę takich. Tak nie wszędzie. Okej, mamy tutaj pierwsze drzewko. Teraz może troszkę przyciemnimy to, powiedzmy, wezmę trochę niebieskiego. I trochę czerwonego ciutkę. I trochę żółtego. Niech będzie. Okej. I powiedzmy, tutaj gdzieś będzie. Gdzieś tu. Ale może trochę grubsze. Rozcieńczę troszkę farby. Trochę mi tutaj nie wyszło. Muszę sobie kupić nowy pędzel. Dobra, to wezmę jeszcze sobie może ten ciemny odcień. I zaznaczę z tej strony. Dobra, mamy zaznaczone. Dobra, może jeszcze wezmę ten, o, taki coś. I tutaj też zaznaczę może. Że tutaj też coś jest. Ok. Trochę rozcieńczyć. I też tu. A tutaj potrzebujemy ciemniejszego. Może być ten tylko z czarnym. Rozcieńczyć. Tutaj nie ma filozofii akurat, jeżeli chodzi o tworzenie tych kolorów. Po prostu możecie zrobić nawet szary. Też tu będzie pasował zwykły szary. Czy brązowy, to już od Was zależy. Ja sobie wybieram po prostu, zużywam te kolory z palety, które już mam, żeby nie marnować farb. Tutaj przydałby się taki. Wezmę trochę niebieskiego. Tak to wygląda. Ok, niech będzie. I tutaj może jeszcze taki jakiś jakby krzaczek. Okej, tutaj zrobimy taki w innym kolorze. Tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Okej. Ach, to trzeba będzie zakryć. Zaraz to zrobimy. Dobra. No to teraz weźmy sobie znowu jakiś pędzel ze szczecinką. Może wezmę sobie taki. Wezmę taki, nie muszę go czyścić, bo ma niebieski kolor, to może być. Wezmę sobie żółty, może być ten. Dam sobie tu.
i kolor biały. Bardzo jaśniutki odcień. I teraz właśnie dodam jeszcze w niektóre miejsca. Zobaczę, czy on nie będzie za świetlisty. Chyba tak, więc wezmę sobie może trochę tego niebieskiego. Jeszcze trochę żółtego. Ok, teraz. Delikatnie tutaj w niektórych miejscach. Tylko z prawej strony, jak widzicie. Delikatnie tam, gdzie są te krawędzie tych gałęzi, lekko to przykrywamy i to samo robimy tutaj. Znowu ten kolor. O, nie, tutaj. O, tutaj on idealnie pasuje. Tutaj moglibyśmy popracować, ale tu się tutaj wstrzelił super. I teraz delikatnie. Ok. To samo tu. Dobra. Przechodzimy na drugą stronę. No, tutaj też możemy tylko więcej może żółtego. Żółty z niebieskim. To jest trochę niebieskiego. Niestandardowe malowanie, wiem. I też może zaczniemy tu. Oj, chyba trochę przesadziłam. No dobra, damy temu szansę. Też. Delikatnie. I teraz tak, wezmę trochę tego niebieskiego na boczek. Jakiś tam, gdzie mam niebieski. Na boczek, ok. Robię taki ciemniejszy odcień trochę. No i tu w środku. I tu. Ok. A teraz trochę czerwieni. Wezmę sobie. Wykorzystam ten odcień, tylko wezmę czerwony i żółty i stworzę taki pomarańczowy, powiedzmy. Oj, za blady. Musimy stworzyć jeszcze raz, dlatego że wkradła nam się tutaj biel. Zapomniałam, że wcześniej dodałam biały do tego odcienia i to nie będzie już to samo. I znowu weźmy sobie żółty, powiedzmy, czerwony. Robimy z tego pomarańcz taki. Kolor pomarańczowy. I teraz trochę niebieskiego, ciut. Może jeszcze troszkę niebieski. Ok. I zrobiliśmy ciekawy odcień. Dlatego, że tutaj jest takie wysokie drzewo, to tutaj dodamy nieco koloru. I zaczynamy. Tutaj zrobimy ten krzaczek. Pierwsze dotknięcia. Takie coś. Ok, cofnę się trochę, zobaczę, jak to wygląda. Myślę, że się prezentuje dobrze. Ok, i teraz trzeba to rozjaśnić. Damy więcej koloru żółtego. Ok, i teraz też tutaj tak delikatnie. Ok, coś podobnego. Ok. Przepraszam, mówię do siebie czasami.
Zdecydowanie potrzeba tu niebieskiego. Dodam jeszcze tu. I tutaj dodam jeszcze, bo żeby to nie było za jasne, to w końcu jest w cieniu. Jeszcze trochę niebieskiego. Trochę tu. Właściwie trochę tego koloru można dać też tu. Miejsca. Ok. I teraz, skoro to jest tutaj, to może jeszcze, ja sobie wyczyszczę tu, wezmę ten odcień, trochę czerwieni. Też zrobię taki, jakiś taki brązowawy i może tutaj gdzieś daleka. O, tutaj coś będzie. Ok. Gdzieś tam daleko to jest. I tu jeszcze machnę tak kilka. Tak jakby za tym drzewem coś było. Ok. Tak, coś tu jest i coś takiego jeszcze tu się wychyla. Teraz żółty, może trochę białego. Dodajemy parę kolorów. Ok, no i tutaj zdecydowanie też potrzeba to rozjaśnić. Ok, no teraz tą skałkę by trzeba było podkreślić. Ojej, jak się zacznie, to nie ma końca. Wezmę trochę czerwieni normalnej i dodam jeszcze w niektóre miejsca tu normalnie czerwień. Nie wiem, co to jest za krzew, ale mi tu pasuje ten czerwony i ja go chcę tutaj dać. Więc go tutaj dodam. Okej. Trochę go przyklepię. Dodam żółty. No, bo sam żółty. Ciekawie, ciekawie. Może jeszcze tu dodam takie akcenty, że coś tutaj jest też w innym kolorze. Gdzieś tam. Tu też. Nadal wydaje mi się to trochę za jasne. Wezmę niebieski i czerwony, zrobię taki fiolet. I coś takiego tu przyciemnię, bo myślę, że lepiej będzie, jak to będzie troszeczkę ciemniejsze. Okay. I tutaj tak delikatnie będzie rozświetlone. Okej. Dobra. Może jeszcze zielony coś, kurczę, nie wiem. O, niech będzie niebieski tu, różne kolory. I też jeszcze dodam. To będzie ciekawy krzaczek.
Naprawdę ciekawy. Dobrze, troszkę się wycofam, zobaczę. Okej. Tak. Wezmę jeszcze sobie. Ojej, ale mam ciemny pędzel. Muszę zmienić. Wezmę sobie może taki wachlarzyk. Wezmę właśnie kolor. O, niebieski, żółty. Biały. I jeszcze tutaj. Oddzielę to. I tak samo tu dodam, że tu taki jaśniutki zielony i dodam w niektórych miejscach. Może to jest jakiś mech. A tutaj przydałoby się przyciemnić. Wezmę ten. Rozmyję. Myślicie, że koniec? Jeszcze jakieś akcenty, też tym jasnym. Tu może. Może jeszcze wezmę żółty, dodam do tego zielonego. Też taki ciekawy ten zielony. Jeszcze dodam. W niektórych miejscach. Dobra. Tu może przesadziłam. Trochę to rozklepię. Okej. Nie, jeszcze rozjaśnię tu. Teraz już praktycznie się bawię w szczegóły. Zamiast skończyć ten obraz, to jeszcze. Tak to jest. Tu może. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy to skała, czy co. Ale chcę to mieć po prostu. Ok. Dobra. Chcę to po prostu rozjaśnić jeszcze. I to samo chyba. Ten kolor dam tu. Zużywam te kolory, co mam na palecie. Wezmę sobie inny pędzel, może taki okrągły. Trzeba to zostawić, bo zaraz zepsuję.
Wezmę jeszcze niebieski. Może z tym. O, ten kolor niebieski. Takiego. I przyciemnię z powrotem. To co zepsułam. Okay. I praktycznie obraz jest gotowy. Dla ambitnych to można jeszcze dodać więcej szczegółów i chyba nawet zrobimy trawę. Tak sobie myślę. Takie kilka źdźbeł. Niebieski weźmiemy do tego żółtego. I kilka źdźbełek. Trawy. Cieniutkim pędzelkiem rozwodniona farba. Różna długość, różne strony. Dodamy kilka. I to samo tu. Okej. Jak ktoś chce więcej, to niech się bawi. Dobra, ja chyba na razie już kończę, tak mi się wydaje. Może jeszcze coś? Jak zobaczę ten obraz jutro, to coś będę chciała poprawić, no ale tu jeszcze, bo oddzielę. Takimi kropeczkami. I zdecydowanie może jeszcze tu. Dobra, biała farba, typowo biała i tu jeszcze. Łukiem trochę. Dopieszczamy. Okej. Może koniec, bo ja nigdy nie skończę. Ludzie, dobra, starczy. Nie, ani kreski więcej. To koniec. Tak, myślę. Tylko podpiszemy i to wszystko. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już nic nie robię w tym obrazie, bo będę robiła do końca tego dnia. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, że zainspirowaliście się tym obrazem. Wybaczcie, że tak mam tendencję, żeby mówić językiem takim niezrozumiałym, ale po prostu tak mam, kiedy maluję. Dobrze, więc to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w następnym filmiku. Więc co? Do następnego razu.